Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj dosyć nietypowy materiał, w którym najpierw powiem o tym, że nie warto oglądać młodzieżowych teatrów, aby na zakończenie tego materiału zaprosić wszystkich Państwa na właśnie taki młodzieżowy teatr. Już wyjaśniam, jak to jest możliwe. Zapraszam. Zacznę jednak od pewnej ogólnej refleksji. Otóż myślę, że nie będzie szczególnie kontrowersyjnym, gdy powiem, że żyjemy dzisiaj w czasach głębokiej infantylizacji. Co mam na myśli przez infantylizację? Otóż mam na myśli brak szacunek dla starości, natomiast szeroko pojęty, obecny praktycznie wszędzie w kulturze popularnej, szacunek, uwielbienie w pewnym sensie dla młodości albo nawet dla wieku dziecięcego. W czym to się przejawia? Ano na przykład w prądach wychowawczych, które bardzo często dzisiaj nawiązują do takiej rewolucyjnej idei, że dziecko samo w sobie jest po prostu czyste, absolutnie dobre. I my musimy tylko uważać, żeby go nie zepsuć. Jest to bardzo częsty pogląd i nawet bardzo głęboko zakorzeniony, także gdzieś tam spontanicznie często ludzie tak do tego podchodzą. Jaki dzisiaj mamy w społeczeństwie, w kulturze szacunek dla osób starszych? Tak bezrefleksyjnie może człowiek nawet tego nie zauważyć, że tutaj dzieje się coś dziwnego. Natomiast jak najbardziej, jeśli spojrzymy na antyczne kultury, to możemy tam często znaleźć wielki szacunek dla osób starszych, jako tych, które mają wielkie doświadczenie, jako tych, które wiele przeżyły i posiadają dzięki temu wiele doświadczenia życiowego, a więc wiele mądrości. Możemy to spotkać jak najbardziej jeszcze w naszych własnych wytworach kultury, jeszcze sprzed 100-200 lat. Wielki szacunek dla pewnego nestora rodu, dla tej najstarszej osoby w jakimś rodzie. Wielki szacunek, którym taką osobę obdarzano. Było to coś dosyć powszechnie obecnego w naszej kulturze i jest to coś do dzisiaj obecnego w pewnych kulturach, chociażby w kulturze islamu, a przynajmniej w pewnych jej odłamach. Jest to aspekt, który jest bez wątpienia pozytywny, dlatego też praktycznie nie istnieją w krajach islamskich domy starców, bo rodzina postrzega to jako hańbę, swoją osobę starszą oddać do kogoś innego, komuś innemu pod opiekę. Przecież to jest właśnie ten nestor rodu, przecież to jest właśnie ktoś, kto ma najwięcej mądrości, najwięcej doświadczenia i nawet jeśli z czasem już właśnie intelektualnie się degraduje, no to przecież on właśnie zasługuje na opiekę. I bez wątpienia, o ile szczególnie kultury islamu nie gloryfikuje, o tyle w tym akurat punkcie zachowali oni po prostu prawo naturalne, zachowali element zdrowego rozsądku. Natomiast nasza kultura już w tej chwili postchrześcijańska, nasza współczesna cywilizacja, która podnosi się na gruzach cywilizacji łacińskiej, utraciła ten element i dzisiaj kilka słów, dlaczego jest to takie straszne. Może jeszcze kilka takich drobnych wskazówek obecnych w popkulturze, które pokazują ten kierunek. Otóż przeważnie nie ma tam w ogóle szacunku dla doświadczenia właśnie. Taki bohater przeważnie zwycięża poprzez jakąś taką prawie że mistyczną siłę przyjaźni albo jakieś takie po prostu nagłe porywy, które jakieś takie nagłe natchnienia albo przez jakieś takie uwolnienie swojego ja, takie swobodne zaprezentowanie samego siebie, odrzucenie wszystkiego, co go krępuje i przez to staje się wielki i zwycięski. Jest to taki element, który w powiedzmy kulturze popularnej jest rzeczą dosyć powszechną i nikogo to nie dziwi. To znaczy nawet pewnie często tego nie zauważamy, że tak to jest przedstawiane. Natomiast jest bardzo mało tego elementu. On jeszcze się zdarza, ale jest go mniej, dużo mniej niż wcześniej, powiedzmy w naszej kulturze, tego elementu doceniania mądrości, doświadczenia wieków, tego elementu mistrz
i uczeń. Tego, że to mistrz musi najpierw tego ucznia nauczyć, że wymaga tego czasu, ten trening, ta nauka wymaga czasu, wymaga ciężkiej pracy, że nie osiąga się tego tak od razu. Tutaj mi do głowy przychodzą chociażby Gwiezdne Wojny. Może trochę śmieszny przykład, ale tam jest to bardzo widoczne, pomimo tego, że ta relacja mistrz-uczeń tam jest w pewnym sensie podkreślana, to jednak mamy tam bardzo często właśnie taki element, że nagle oni tak już wszystko wiedzą. Jest taki element w tych nowych częściach, gdzie tam jest mądrość Jedi zapisana przez ileś wieków. To jest ta tradycja, to jest ta mądrość tych starszych. No i oni nagle tam sami Jedi ją spalają to wszystko i mówią, o tej młodej dziewczynie, która w ogóle treningu nie przechodziła tak naprawdę, a ona i tak już wszystko wie. I to jest właśnie to, tak? Czyli taki kult młodości, kult pewnej spontaniczności. No i teraz dlaczego jest to niebezpieczne? Otóż starość nie przez przypadek kojarzona jest z pewną racjonalnością, z pewnym spokojem, który umożliwia racjonalność. Doświadczenie sprawia, że człowiek widział wiele różnych sytuacji i jak one się kończyły. To pozwala mu z pewnym spokojem podejść do sytuacji. Widział już wiele podobnych sytuacji, wie, czego się można spodziewać, wie, jak się zachować. Doświadczenie słusznie kojarzone jest z racjonalnością. Natomiast młodość jak najbardziej słusznie jest kojarzona z pewną emocjonalnością, dlatego że młody człowiek jest człowiekiem, który dopiero staje się dojrzałym człowiekiem. Dojrzewa właśnie. A to oznacza, że budzą się w nim bardzo silne emocje, które on dopiero musi przepracować. A więc charakterystycznym dla tego okresu dojrzewania są właśnie silne wybuchy emocji, które jeszcze nie są do końca przepracowane. I dlatego właśnie taki kult młodości jest czymś niebezpiecznym. To znaczy jest czymś, co może wskazywać właśnie na infantylizację, na porzucenie racjonalności i wynoszenie na piedestał właśnie kierowania się emocjami. Tu przychodzi mi do głowy inny, może trochę śmieszny przykład, mianowicie Wiedźmin w adaptacji Netflixa. Otóż gdy postawiono panu Bagińskiemu, który współpracował przy tworzeniu, na dosyć wysokim stanowisku przy tworzeniu tego serialu, i zadano mu pytanie, ale panie Tomaszu, przecież ta fabuła to się w ogóle kupy nie trzyma, tak parafrazując. Przecież to w ogóle nie ma logicznego sensu, co tam się dzieje. I on odpowiada na to pytanie, co jest szokujące, bo zasadniczo jest wydawałoby się jednak w jakimś stopniu dojrzałym artystą. Natomiast w tym momencie, co on odpowiada? Mówi, dla tego współczesnego, statystycznego widza Netflixa, dla młodego widza Netflixa, tam to dosłownie pada, ciąg przyczynowo-skutkowy nie jest istotny. No i na to ten dziennikarz, który zadaje to pytanie, mówi, w takim wypadku co jest istotne? Jeśli mamy opowieść, w której ciąg przyczynowo-skutkowy nie jest istotny, tak? No to znaczy, że tam nie ma, nic niczego nie wynika, tak? Tutaj coś się zadzieje, tam się coś zadzieje. No zasadniczo człowiek spontanicznie może już przeczuć, że ale to z tą opowieścią coś będzie nie w porządku, jeśli tam ciąg przyczynowo-skutkowy nie ma nic do powiedzenia. No i pan Bagiński odpowiada, że właśnie taki statystyczny widz Netflixa, on potrzebuje jak największych punktowych dawek emocji. To jest potrzebne. I do tego nie jest koniecznie potrzebne, żeby fabuła miała jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Do tego jest potrzebne dużo takich emocjonalnych wydarzeń, luźno ze sobą powiązanych, tak mniej więcej, żeby to wyglądało tak z daleka na to, że to jakoś tam się tej kupy trzyma. Przepraszam za to kolokwialne określenie, ale myślę, że tutaj naprawdę w tej sytuacji to jakoś pasuje. To jest dokładnie to, w sensie to jest ta infantylizacja kultury. To jest, można powiedzieć, już daleko posunięta infantylizacja, gdzie bardzo drogie i poważne twory kultury popularnej są tworzone zupełnie nieracjonalnie, z zamierzenia usunięty jest, gdy usuwamy ciąg przyczynowo-skutkowy, usuwamy racjonalność w jakiejś opowieści, niszczy się w ten sposób, tak naprawdę to już nie jest opowieść tak naprawdę, bo opowieść wymaga pewnej spójności. To jest taki zbiór właśnie scenek, które mają wzbudzić pewną emocjonalność. I to jest to właśnie ta infantylizacja. Odchodzimy
coraz bardziej od racjonalności, od spokoju, rozumu i doświadczenia w stronę niekontrolowanych emocji, które słusznie kojarzą się właśnie z młodością. A więc jednym słowem, infantylizacja jest deracjonalizacją i dlatego jest czymś niebezpiecznym. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na infantylizację w szkołach, a przede wszystkim w sztuce młodzieżowej. To może nie dotyczy nie tylko szkół, różnorakich instytucji, które zajmują się właśnie taką sztuką młodzieżową. Dlaczego to jest istotne? Otóż wynika to po części z mojej takiej własnej, bardzo osobistej obserwacji. Otóż my, gdy z naszym teatrem Joryk występowaliśmy w różnych miejscach, na różnych konkursach, to często się to przewijało, że ci, którzy te konkursy organizowali, byli niezadowoleni z naszych występów, nie ze względów, powiedzmy, technicznych, czy aktorskich, czy ze względów, powiedzmy, scenariuszowych, tylko zwracali oni na to uwagę, że my, gdy wystawiamy na przykład Szekspira albo inne jakieś klasyczne dzieła, no to wtedy nie pozwalamy, żeby młodzież zaprezentowała to, co im leży na sercu. To jest właśnie to, o czym chciałbym powiedzieć. Ta współczesna sztuka młodzieżowa jest postrzegana w ten sposób najwyraźniej przez ludzi właśnie, powiedzmy, poważne instytucje, poważnych ludzi, którzy oceniają konkursy o zakresie ogólnopolskim w kontekście właśnie takiej pracy teatralnej. Część z nich ma takie podejście, ma taką ideę w głowie i wydaje mi się, że jest to dosyć powszechne, że powinno być to wyrazem właśnie uczuć tejże młodzieży. Sztuka według nich ma być po prostu wyrazem uczuć artysty. A więc sztuka młodzieżowa ma być wyrazem uczuć młodego człowieka. Jest to w zasadzie dokładnie przeciwne wobec tradycyjnej definicji sztuki, czy wobec tradycyjnego, w odniesieniu do tradycyjnego podejścia do sztuki. Jakie jest takie tradycyjne, racjonalne, realistyczne podejście do sztuki? Sztuka ma być pewnym dziełem, ma być czymś wielkim, co będzie nas prowokowało do dojrzewania, do dorastania, do rozwoju. Co będzie nas w jakiś sposób, albo nas budując, albo gdzieś tam wbijając szpilkę, prowokowało nas do rozwoju. Tak wielkie dzieła sztuki powinny zadziałać. Człowiek konfrontuje się z nimi raz, właśnie być może jako dziecko, i w pierwszej chwili rozumie z nich coś, ale to coś jakoś tam w nim zostaje, jakoś tam ma w nim szansę popracować. Później po latach, gdy się z nim tym skonfrontuje znowu, zostanie w nim wiele więcej. Dostrzeże tam dużo, dużo, dużo więcej wątków i będzie to dalej w nim pracowało. Możemy podać bardzo proste przykłady, jak chociażby gotyckie katedry. No to człowiek wchodzi i w pierwsze co widzi wielkie, ogromne, tak, widzi jakieś tam zarysy. Gdy człowiek wejdzie w szczegóły, znajdzie tam mnóstwo symboliki i my możemy dzięki temu dojrzewać, dorastać, dzięki odkrywaniu treści, która tam jest zakryta, dzięki odkrywaniu pewnej harmonii, pewnych proporcji, dzięki odkrywaniu myśli, która za tym wszystkim stoi. To jest charakterystyka wielkiej sztuki. Wielka sztuka jest dziełem wielkiego umysłu, bo do tego potrzeba wielkiego umysłu, żeby w czymś zapisać tak wiele treści, że trudno jest ją odkryć już na początku, że jest tam tak wiele użytych zasad, włożonej treści na tak wielu różnych poziomach, że jest to bardzo trudne wszystko do odkrycia. I to w katedrach można naprawdę bardzo, bardzo pięknie sobie prześledzić. Ale to samo czytając Pana Tadeusza, kto jest na każdym poziomie i takim, powiedzmy, bardziej materialnym, na poziomie stworzenia tego tekstu, na poziomie tego kunsztu, to można badać przez całe lata. Na poziomie treści to można badać przez całe lata. To samo w odniesieniu do Ewangelii. Nie bójmy się tego odniesienia. Oczywiście, że Ewangelia jest Słowem Bożym, jest objawieniem, nie jest w tym sensie takim, powiedzmy, ścisłym tylko dzieło sztuki. No oczywiście, ale również, oczywiście jest to dzieło sztuki i dla katolika dzieło sztuki absolutnie kluczowe, no bo przekazane nam przez samego Pana Boga, oczywiście za pośrednictwem tych autorów ludzkich. Ale to również jest ten przykład, to znaczy i dziecko może być skonfrontowane i powinno być skonfrontowane z Pismem Świętym. Będą tam treści, które prowokują je do jakiegoś rozważania, do zastanowienia się i tak przez całe życie. Tak? To będą treści, które będą pracowały, do których człowiek dorasta, które człowiek widzi w coraz innym świetle, bo są one tak wielkie, bo są one tak wspaniałe.
Czy widzimy dokładne przeciwieństwo pomiędzy tym, co mieliśmy wcześniej? Dzisiaj ta sztuka jest postrzegana jako wyraz tego, co we mnie gdzieś tam gra, wyraz moich emocji. Kiedyś to było coś, na co ja patrzyłem, podziwiałem, odkrywałem w tym wielkość i to ja próbowałem dorosnąć do tego, co jest tam przedstawione. Ja próbowałem z tego zaczerpnąć, z tej skarbnicy mądrości, tak żeby siebie jakoś ukształtować. W tej tradycyjnej wizji sztuki mamy rozwój, mamy dojrzewanie, mamy dorastanie, mamy wznoszenie się ku górze. W tej nowej wizji sztuki mamy absolutną infantylizację. To emocje mają być przedstawione, moje emocje mają być przedstawione. Emocje są siłą rzeczy nieracjonalne. Emocje można przedstawić w jakiś sposób i człowiek może później próbować się domyślić, jakie to były emocje i można zgadywać, co tam autor miał na myśli. Taka interpretacja może mieć miejsce, ale do tego się nie dorasta, do tego się nie dojrzewa. To mi niewiele daje. Ja mogę się zastanowić, co tam się działo w tej duszy tego autora i tyle. No i mogę się, on może ewentualnie powiedzieć, no działo się wtedy to i to i tyle. I ta sztuka nie ma sensu. Tak? Ta sztuka nie odgrywa tego zasadniczego celu. Staje się właśnie wyrazem emocji. Jest to sztuka zinfantylizowana i z punktu widzenia wychowawczego nie ma ona żadnego znaczenia, a czasami może być nawet demoralizująca wtedy, gdy uczę się takiego gloryfikowania swoich emocji, że właśnie cały świat ma oglądać moje emocje, ja mam prezentować moje emocje, a cały świat ma klaskać. No, jakich ludzi wychowujemy w ten sposób? Wychowujemy takich narcyzów, którzy uważają, że cały świat ma przed nimi na kolana padać, bo oni emocje swoje muszą zaprezentować. Przecież to jest przerażające. No dobrze, ale teraz przejdźmy już do tego, o czym już mówiłem na początku, co obiecałem na początku, czyli do naszych spektakli w naszej szkole, naszych spektakli, naszego teatru Joryk. Otóż nasza sztuka jest czymś zupełnie innym niż to, co widzieliśmy przed chwilą, jest sztuką w klasycznym znaczeniu tego słowa. A więc staramy się naszą młodzież bardzo głęboko wprowadzić, wciągnąć w prawdziwą sztukę, w dzieła sztuki, w rzeczy, które są wielkie, które można rozważać, kontemplować, które rozwijają. Wejście później w to, można powiedzieć z butami, ale wejście bardzo głęboko w te historie, w te zdarzenia, które w tradycyjnych, klasycznych sztukach są opisane, to może być rzecz szalenie rozwijająca. I gdy opowiem anegdotę, to może za dużo powiedziane, ale bardzo taką konkretną sytuację. Po tym spektaklu, który za chwilę będę reklamował, po obejrzeniu tego spektaklu. Ja oglądałem go w sumie 3 razy. Próba, jedno wystawienie, drugie wystawienie, później jeszcze nagranie w sumie, także można powiedzieć, że jeszcze więcej. Ja za każdym razem on robił na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście ja nie jestem obiektywny, bo to są moje dzieci, czyli to są dzieci z mojej szkoły, które zawsze jak coś robią, no to jest to dla mnie szczególnie wzruszające. Jak to wychodzi pięknie, no to tym bardziej. A więc to jest jasne. Natomiast ja za każdym razem, jak oglądam ten spektakl, no to jestem, czy praktycznie każdy ich spektakl, no to jestem głęboko wzruszony. Natomiast ojciec Bonaventura, z którym była niedawno rozmowa, to odsyłam, jeśli ktoś nie widział, choć podejrzewam, że wszyscy, którzy oglądają ten film, widzieli, a jeśli nie wszyscy, to są tylko pojedyncze jednostki. Jeśli ktoś jest tą pojedynczą jednostką, która widzi ten materiał, a nie widziała tamtego materiału, tak mówię, bo tamten materiał jest najpopularniejszym materiałem na tym kanale, czyli rozmowa z ojcem Bonaventurą. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam do zapoznania się z tą rozmową. Podejrzewam, że warto, skoro takim zainteresowaniem się cieszy. Oczywiście nie tylko podejrzewam, wiem, że warto. To jest bardzo ciekawa rozmowa. Również dla mnie była bardzo ciekawa. Prowadzić tą rozmowę było bardzo ciekawym. No w każdym razie po tym spektaklu ojciec Bonaventura powiedział, że widać było, że te dzieci czasami przeskakiwały same siebie. I moim zdaniem to dobrze łapie sens prawdziwej sztuki. Człowiek ma dzięki temu przeskoczyć samego siebie, ma się wznieść wyżej, ma pokonać jakieś swoje ograniczenia, ma być dzięki temu lepszy.
I myślę, że faktycznie to było widać i myślę, że faktycznie osiągamy to za pomocą naszego Teatru Jorik, że faktycznie uczniowie właśnie czasami potrafią tam przeskoczyć samych siebie i tak w toku dalszej rozmowy też zauważyliśmy, że pewnie część z nich nawet tego nie zauważa, że w tym momencie to się dzieje, natomiast to głęboko ich duszę naznaczy. Spektakl Worochta, który chciałem zareklamować i który za kilka chwil będzie miał swoją premierę, to znaczy po premierze tego materiału, za kilka chwil będzie miał premierę również ten spektakl Worochta, swoją internetową premierę oczywiście. To nagranie będzie nagraniem wystąpienia na żywo, prezentacji tego spektaklu na żywo w naszej sali teatralnej, w naszej szkole. Staraliśmy się dobrze to nagranie wykonać, tak żeby było to atrakcyjne. Zawsze to nagranie w przypadku teatru, teatr bardzo traci na nagrywaniu, bo gdy jest się tam w środku, gdy te emocje właśnie wtedy buzują, to jest zupełnie co innego. Emocje, mówiłem tyle o emocjach, ale oczywiście, no to treść ma wzbudzać emocje, oczywiście to jest naturalne, ale to nie jest celebrowanie czyichś emocji, bo tak, tylko to są nasze emocje, które wzbudza w nas ta treść wielka, z którą się konfrontujemy. No dobrze, dwa słowa na temat tego spektaklu, bo uważam, że jest on naprawdę wart obejrzenia i nawet jeśli straci on na tym, że jest to już internetowy przekaz, to naprawdę zachęcam do obejrzenia go również właśnie pod tym kątem, żeby zobaczyć, jak teatr może dzisiaj działać, jak on może wychowywać młodego człowieka, jakie treści można w nim zaprezentować. Teatr, myślę, że ta sztuka jest wyjątkowo aktualna. Otóż mamy tam dwudziestolecie międzywojenne, a no to jak aktualne, jak dwudziestolecie. No, myślę, że bardzo aktualne. Miejmy nadzieję, że nie tak materialnie co do tego dwudziestolecia międzywojennego, ale zostawmy to. Niezwykle aktualna sytuacja. Dzieje się to na Kresach Rzeczpospolitej i mamy tam z jednej strony spiski niemieckie. Z drugiej strony mamy tam agitatorów komunistycznych. No i właśnie no, to wszystko spotyka się na tych Kresach wśród tych prostych ludzi, ale jednak obdarzonych pewną mądrością, można powiedzieć znaczącą mądrością i dużym zdrowym rozsądkiem. Mamy tam tą dawną Rzeczpospolitą z jej pewną wielkością, z urokiem, który już chyba został stracony, ale którego dziedzicami jednak jesteśmy i co bez wątpienia warto w jakiś sposób kultywować. Spektakl posiada wartości apologetyczne, jest bardzo mocno osadzony w tej epoce, również w tym miejscu, w tych Kresach, w wydarzeniach, w słownictwie, w prawie wszystkim. To naprawdę myślę, że warto zobaczyć. Porusza on również tak bardzo wyraźnie kwestię bezpieczeństwa energetycznego, dzięki czemu staje się również szalenie aktualny w naszych czasach i myślę, że to połączenie tak wielu bardzo aktualnych wątków, ten wątek apologetyczny, który wspomniałem, też jest bardzo, bardzo istotny, taki wątek ściśle logiczny. Również tam pomiędzy wierszami pojawia się ta wielkość polskiej myśli w tym czasie, ten Lwów, który jest naprawdę intelektualną, jedną z intelektualnych stolic Europy w dwudziestoleciu międzywojennym, o czym już my dzisiaj nie pamiętamy. Te rzeczy tam się pojawiają i naprawdę jest to właśnie dzieło sztuki. Jest to coś, z czym człowiek konfrontując się może dorastać, może dojrzewać, może za każdym razem wyciągnąć z tego więcej. Oczywiście, że pozostanie to szkolny teatr, oczywiście, że wiele rzeczy jeszcze nie jest tam absolutnie profesjonalnych i ze strony młodych wykonawców i z mojej technicznej strony, bo ja nagrywałem ten spektakl i również nie jest to wysoce profesjonalne. Natomiast no, daliśmy z siebie wszystko i myślę, że warto zobaczyć, jakie są tego owoce. A więc serdecznie zapraszam na naszą internetową premierę spektaklu Worochta już za kilka chwil, a dla tych, którzy oglądają później, no to już jest to dostępne. Teraz na zakończenie tylko bardzo krótki zwiastun, bardzo krótka prezentacja tego naszego spektaklu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czyliż janieły z nieba spłynęły
hrabia, nasza warstwa sławna. Czy wiara taka jak starodawna?